jesteśmy na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji i dzisiaj właśnie 2 grudnia spektakularne rzeczy się dzieją, bo od wczoraj, od godzin wieczornych została rozpoczęta procedura nadmuchania tego naszego balonu słynnego, czyli zadaszenia boiska sztucznego, wielofunkcyjnego. Jak widać, przez całą noc tutaj ekipa pracuje i teraz już o godzinie 10 widać, że kształt przyszły tego obiektu został osiągnięty. Oczywiście parametry te techniczne ciśnienia będą jeszcze ustabilizowane, ale tak to już będzie wyglądać. No, wrażenie niesamowite. Hala o wymiarach 95x75 metrów. Podobno jedna z największych, jak nie największa w Polsce tego typu technologii. I bardzo z tego się cieszymy, no bo jednak tutaj wiele wysiłku i pieniędzy włożyliśmy w to, żeby ten obiekt zmodernizować, bo to jest miejsce właśnie starego boiska sztucznego, które przez 20 lat służyło naszym mieszkańcom, piłkarzom, ale też ekipom, które przyjeżdżały tutaj na obozy sportowe. No, czas robi swoje, trzeba było dokonać pewnych zmian. Skorzystaliśmy z możliwości pozyskania pieniędzy z Ministerstwa Sportu i dzisiaj właśnie finalizacja powoli następuje. Myślę, że od stycznia ten obiekt będzie już przekazany do użytkowania i kolejne pokolenia młodych, starszych piłkarzy i nie tylko sportowców będą mogły z niego korzystać. Tydzień temu przyjechała firma Tilea montować zadaszenie. Prace trwają zgodnie z harmonogramem. Myślę, że do końca roku się wyrobimy i do weekendu, sobota, niedziela, myślę, że dach będzie już stał w całości, łącznie z oświetleniem, z nagłośnieniem, tak jak jest w projekcie. Zadaszenie wyprodukowała firma Tilea ze Słowacji. Trawa jest wyprodukowana w Niemczech. Maszyny, agregaty nadmuchowe są z Włoch. Trafiliśmy w okienko pogodowe, że chociaż jest zimno, nie wieje, dlatego tak szybko nam to idzie. Te obiekty, które były do tej pory, oczywiście można było trenować większą część roku, natomiast przy opadach śniegu, deszczu, przy tej aurze niesprzyjającej to nie było efektywne. Tutaj praktycznie 365 dni w roku będzie można korzystać z tego obiektu, więc na pewno oprócz tego, że będzie on przede wszystkim dla naszych sportowców, dla naszych mieszkańców do dyspozycji, no to też liczę na to, że Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie prowadził tą działalność komercyjną, czyli będzie wynajmował hotel plus obiekty sportowe właśnie włącznie z tym obiektem dla drużyn sportowych z Polski i z zagranicy, bo takich obiektów w Polsce, jak mówię, nie ma zbyt wiele, a żeby tą klasę sportową, szczególnie tutaj chodzi o piłkę nożną, osiągać, utrzymywać na wysokim poziomie, no ten trening musi być całoroczny. Także tutaj praktycznie i w zimie, w największe mrozy, przez 24 godziny na dobę można będzie ćwiczyć, to boisko można dzielić na 3, więc teoretycznie 3 grupy treningowe jednocześnie będą mogły z niego korzystać. Opcjonalnie temperatura w środku będzie pomiędzy 8 a 12 stopni. Taka treningowa, wiadomo, to jest balon treningowy i biegamy, trenujemy, nie siedzimy, nie zwiedzamy. Boisko mamy jedno wielkie główne, 90 na 70, to jest wymiar boiska dużego. I oprócz tego 3 boiska małe, 60 na 28. Jak tutaj pierwszy raz się wejdzie, to takie wrażenia z lat dziecięcych pamiętam, jak cyrk przyjeżdżał do Dzierżoniowa, no to podobne gabaryty, chociaż powierzchnia cyrku jest znacznie mniejsza, dwukrotnie mniejsza niż ten obiekt, a tutaj widzimy, że w tym najwyższym punkcie to jest 22 metry wysokości, jak mówię, 95 na 70, więc czuje się tak człowiek jak w takim wielkim, wielkim balonie. Ja myślę, że każdy będzie, na pewno zrobimy takie dni otwarte i dla osób zainteresowanych, nie tylko tych, które będą ćwiczyły tutaj, będziemy chcieli, żeby każdy zainteresowany mieszkaniec miasta mógł wejść, zobaczyć, wrażenie niesamowite, więc no, widać, że powiew takiej nowej technologii, świeżości, cieszę się, że właśnie w naszym mieście coś takiego funkcjonuje. Jesteśmy blisko finiszu, już widać ostatnią prostą. Trwają prace właśnie montażowe, oświetlenia, nagłośnienia, wyjście ewakuacyjnych. Jeżeli to wszystko będzie skończone, cała powłoka będzie już stała tak, jak ma stać. Dokończone zostaną prace w środku związane z murawą, jeszcze zasyp granulatu, podział boisk, podział siatek, montaż bramek na stałe i tyle. Dzierżoniów zawsze był takim liderem, jest takim liderem, jeżeli chodzi o obiekty sportowe. Dopowiem, że jesteśmy też w trakcie modernizacji naszego stadionu miejskiego na ulicy Wrocławskiej 47. Ja się bardzo cieszę, że taka decyzja zapadła, że te dwa obiekty zostały już, czy są już na ukończeniu modernizacji, no bo w dzisiejszych czasach, przy kryzysie, który niestety nas dopadł, pewnie ciężko by było podjąć decyzję o tych inwestycjach sportowych, bo są zapewne inne też ważne argumenty do inwestowania tych pieniędzy gdzie indziej. Natomiast trzeba powiedzieć,
powiedzieć, że taka inwestycja jest przygotowywana przez 2-3 lata, więc to była decyzja 3 lata wcześniej, znalezienie finansowania, dokumentacje projektowe, decyzje organizacyjne, więc te inwestycje kończone teraz trwają tak naprawdę od kilku lat w mieście Dzierżoniów. Natomiast też oczywiście nie chcemy kończyć na tym, bo przed nami też modernizacje, remonty basenów i krytego i odkrytego. Na basen kryty składamy teraz wniosek do Polskiego Ładu na obiekty zabytkowe, bo ten basen jest zabytkiem, więc mam nadzieję, wielką nadzieję, że zostanie ten nasz wniosek dobrze oceniony i ta część zabytkowa basenu krytego w najbliższym czasie też będzie modernizowana, ale to mówię, obiekty sportowe są ważne, natomiast każde inne, czy to infrastruktura drogowa, czy budynki, przedszkola, żłobki, chcemy też nie zmniejszać tempa tego inwestycyjnego i w budżecie, który został przygotowany na rok 2023, na inwestycje w Dzierżoniowie przeznaczyliśmy kwotę 67 milionów złotych. To jest najwyższa kwota praktycznie w historii miasta, która na inwestycje jest przeznaczona.